Witam wszystkich serdecznie. Jak widać, mam ciasto przygotowane. Zastanawiałem się, czy podawać teraz, czy podać na koniec stycznia, czy tam początek lutego. No ale w związku z tym, że ma przyjść teraz jakieś ochłodzenie, ma być w granicach tam no zero, na minusie, postanowiłem poddać w ostatni ciepły dzień, czyli dzisiaj mamy jakieś, nie wiem, 7 stopni aktualnie. Może wróćmy się, bo tutaj jest bardzo dużo takich sprzecznych informacji, czy to ciasto należy podawać, czy nie należy podawać. Moim zdaniem to wszystko zależy, o, widać jeszcze pszczółki latają. Moim zdaniem to wszystko zależy od tego, kto jaką gospodarkę prowadzi. Ja chciałbym przypomnieć, że pobieram ostatni miód z nawoci, czyli można by się cofnąć do października. Najczęściej wygląda to tak, że ja zaczynam karmić albo w ostatnie dni września, albo z początkiem października i karmię, załóżmy, do połowy października. Tyle, ile mi się uda te rodziny zakarmić, ile one same pobierają do końca, no to tak się zakarmią. Może kiedyś wymyślę coś lepszego, tak jak tam chociażby kolega Ciachoł mi podpowiedział, żeby w lipcu po lipie zabrać parę ramek, zmagazynować i później te pełne ramki powkładać w gniazdo z miodem. Może jest to też jakaś opcja. Tak jak mówię, każdy system można dopracować. To nie jest tak, że ja sobie opracowałem swój system i bo już mi w miarę dobrze idzie, no to tak przy tym zostanę. Zawsze można coś poprawić, dlatego fajnie, że nagrywam te filmy. Jest jakiś kontakt z większym gronem osób, które zajmują się pszczołami. Co za tym idzie, no dziękuję bardzo za te komentarze, bo dzięki nim no, mogę coś tutaj poprawić, tak? Widać, pszczółki wychodzą, czyli nie jest aż tak bardzo zimno. Dobra, wróćmy do meritum. Dlaczego ja to ciasto podaję? Dlatego podaję to ciasto, bo widzę, że z tym pokarmem no, nie jest tak za ciekawie. A jeżeli pszczoły przez te ciepłe dni, w sumie to u mnie półtorej tygodnia było, takiej pogody w granicach 10 stopni w jeden dzień, nawet chyba było 16 czy jakoś tak, mogły matki się rozczerwić. Tego czerwiu wiadomo nie będzie dużo, bo nie zauważyłem jeszcze, żeby pszczoły przynosiły świeży pyłek do uli. Matki tak naprawdę dopiero rozczerwią się, gdy poczują świeży pyłek, to wtedy będzie tego czerwiu naprawdę dużo. Na całe szczęście nie zdążyła u mnie leszczyna zacząć pylić, czy tam jakieś inne rośliny. Pszczoły tego pyłku do uli nie przynosiły. Dlatego moim zdaniem będzie czerw, ale nie będzie tego czerwiu aż tak bardzo dużo. No ale skoro już rodziny się uwiązały tutaj, dajmy na to, są, większość siedzi tam w połowie, czy tam z początku ula, mają pokarm na dwóch, trzech ostatnich ramkach, ale gdy będzie temperatura w granicach zera, czy tam delikatnie na minusie, te pszczoły tego pokarmu nie poprzenoszą. Może być tak, że wiadomo, pszczoły czerwiu nie zostawią i się osypią z głodu, chociaż będą miały pokarm na ostatnich ramkach. To już na którymś filmie z kolei to powtarzam, bo moim zdaniem to jest bardzo istotne. Bynajmniej ja na początku swojej kariery z pszczołami miałem parę takich sytuacji, gdzie za bardzo na samym początku nie wiedziałem, o co chodzi, dlaczego te pszczoły mi się osypały z głodu, skoro był pokarm na ostatnich ramkach. Ano dlatego, że jeżeli jest czerw w rodzinach, pszczoły tego czerwia nie zostawią. W chłodniejsze dni, bynajmniej takie średnie, słabsze rodziny, no nie przeniosą tego pokarmu, chociażby miały na ostatnich ramkach. I głównie dlatego się osypują pszczoły. Mi się tak osypywały na początku z braku mojej niewiedzy, ale później wiadomo, z czasem, gdy coraz dłużej tą pasiekę tutaj miałem, no to nabrałem tego doświadczenia, no i teraz już jakoś mi to tam wychodzi. Może nie wszystko jest jeszcze tak dopracowane, jak powinno być, no ale myślę, że z biegiem lat, z biegiem czasu będę tego doświadczenia zdobywał i będzie mi coraz lepiej szło. Także myślę, że odnośnie ciasta to już wytłumaczyłem, dlaczego ja podaję ciasto. Co ciekawe, tutaj mam jedną taką silną rodzinę. Zobaczcie, że tutaj jeszcze trutnie były.
I są jeszcze w środku trutnie, bo też widziałem, jak podnosiłem. Także to z takich ciekawostek. No co, zarzucę telefon na szelki, podam ciasto i włączę się za chwilę. So instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks. This and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last. And to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I've got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I've got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Consequence of being incompetent. Mental health is confidence. Dreams into modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go. Make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it. I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I've got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I've got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Thank you.
Tu ją muszę zdmuchnąć. No i dobra, tak wygląda u mnie podawanie ciasta. Myślę, że bez sensu, żebym wszystkie rodziny wam pokazywał, jak tutaj podaję to ciasto. Bo nie ukrywając, ten telefon tutaj na szelkach mi trochę utrudnia to zadanie. Dlatego zrobimy pauzę i włączę się przy styrodurkach. No i tak, ciasto podane. Ciasto układam na beleczkach. Dlatego do niektórych tutaj rodzin, tak jak widać, na przykład tutaj musiałem korpus dostawić. No ale to myślę w niczym nie będzie przeszkadzać. Ciasto zjedzą w, nie wiem, może w zależności od pogody, w połowie lutego, albo z początkiem, albo z końcem, wszystko zależy od pogody. Podam jakieś tam ocieplenie, z reguły daję worki jutowe. Czy tam coś innego, jakieś szmaty, no grunt, żeby im było ciepło, ale tak jak mówię, to będzie gdzieś w lutym. Wszystko będę patrzył na pogodę, tak to ciężko powiedzieć kiedy. No i co, beleczki, ciasto, folia na samej górze i tak to u mnie wygląda. No, dobra, włączę się przy styrodurka, tak jak mówiłem. No i tak, tu przy tych styrodurkach postanowiłem wykorzystać to ciasto, które było niedojedzone. No i będziemy poddawać. Kręciłem tego, chciałem to w miarę szybko, sprawnie zrobić. Jak widzicie, wszędzie folia wystaje. Co prawda przy styrodurkach tam pewne obawy, że mi ramki nie zaczęły pleśnieć, ale do ciasta wiadomo jest potrzebna woda.
No i co? No i ciasto jest położone tutaj bezpośrednio na ramki styrodura. Jest przykryte folią i są położone korpusy na nią. W lutym, tak jak wspominałem, będę podawał tutaj do tych korpusów jeszcze jakieś tam ocieplenie. No i mam nadzieję, że będzie wszystko ok. Teraz przynajmniej mogę spać spokojnie. Wiem, że mają ciasto nad głową. No i jeszcze mają, wiadomo, pokarm na zewnętrznych ramkach. Najgorzej tutaj ten odkład wypada, bo w tym tutaj już prawie nie było pokarmu. No ale mają ciacho, jakoś sobie tam dają radę. Tamto ciasto już większą połowę wyjadły. Za jakiś, nie wiem, tydzień czasu, wiadomo, do tego odkładu akurat będę tutaj musiał zajrzeć. Bo tu nie mogę dopuścić do takiej sytuacji, żeby brakło ciasta. No tak jak mówiłem, tutaj na ramkach już w praktyce nie było pokarmu. Reszta mają tam po dwie ramki pokarmu. To nie muszę się aż tak tam troszczyć o te resztę rodzin. No ale jeżeli chodzi o tą, no to na to muszę mieć baczne oko. No i co tydzień tutaj chociaż przez folię zobaczyć, co się dzieje. Tak jak mówię, nie mogę dopuścić do tego, że brakło tu ciasta, bo jak braknie ciasta, to z automatu ten odkład się osypie. Tak to u mnie wygląda. No tak robię co roku. Tak sobie to opracowałem, taki system. Możecie dać znać w komentarzach przy okazji. To nie piszcie już, że tego ciasta się nie podaje, że nie zagląda się do rodzin przez tam całą zimę. Bo każdy, wiadomo, robi inaczej. Każdy ma jakiś tam inny system opracowany. Możecie coś, nie wiem, napisać odnośnie pogody, czy u was już pyłek wystąpił, czy już pszczoły targały do uli, do ula pyłek z leszczyny, czy tam z jakichś, nie wiem, innych wcześniej kwitnących drzew, czy jakichś kwiatów, nie wiem, czy tam kiedy te krokusy kwitną, u mnie akurat ich nie ma. Czy ktoś zaglądał do uli, do środka, czy tam w środku już macie czerw? Bo być może takie osoby się znalazły. Ja akurat no, do gniazda nie zaglądam w zimę. Jak mówię odnośnie ingerencji do ula w zimę, no to moim zdaniem do gniazda się nie powinno zaglądać. No chyba, że naprawdę sytuacja tego wymaga, to wtedy wszystkie chwyty są dozwolone. A tak z reguły tylko robię taką kontrolę z góry. Czyli patrzę, co się dzieje na ramkach, ewentualnie można zewnętrzne uchylić. No, nie grzebać w gnieździe. Swoją drogą tak się zastanawiam. Nie wiem nawet jak coś takiego można utworzyć. Ale chyba przyjdę do domu i spróbuję coś takiego zrobić. Taką ankietę zrobić. Ile osób podaje ciasto tak na przedwiośniu, załóżmy tutaj z końcem stycznia, początkiem lutego. A ile osób nie podaje. Bardzo mnie to ciekawi, bo Dużo było komentarzy, żeby nie podawać, ale też było dużo osób pisze, dużo komentarzy odnośnie tego, żeby podawać ciasto, że dużo osób podało. Tu są naprawdę bardzo zdania podzielone. No kurde, coś mi się tu dobierało, jak widać. Znowu się ochłodziło i jakieś gryzonie, coś się tu próbuje dobierać. W sumie to był niegłupi pomysł z tymi wkrętami, żeby je tu wkręcić. No i wracając do tego, może postaram się taką ankietę zrobić, jak mi się uda. Nie jestem tam za bardzo obeznany z tym YouTube'em jeszcze. Jak mi się uda, to zrobię coś takiego. A tymczasem zachęcam tradycyjnie do dawania łapek w górę, bądź w dół, jeżeli się komuś nie podobało. Do subskrybowania mojego kanału. Do oglądania filmów poprzednich, zarówno i tego. O, widzicie? Jeszcze pszczółki. Jeszcze gdzieś latają. Ciekawe, po co one latają. Pyłku nie przynoszą, najprawdopodobniej po wodę. No i żegnam się z wami. Zapraszam do oglądania. Trzymajcie się, cześć, hej.